Cześć, z tej strony Sol. Zapraszam Was na kolejny odcinek Cities Skylines 2. Co dzisiaj zrobimy? No na pewno rozbudujemy trochę tą stację. Dodamy jeszcze jedną. Zaraz Wam pokażę, gdzie. Mały sklep. No na razie nie. To jest taki przejściowy przystanek. Dodatkowe perony właśnie. Dodatkowy peron bym dała, bo chciałabym... Już wskoczyło to. Wmakany tor, czyli nie chcę to wejść, co się dzieje, nie ma miejsca na tory. No są tory przecież, co tu się zadziało? Wszędzie wymagam to. Gdzieś nie ma połączenia? No jest linia tutaj połączona. W tym miejscu też jest połączenie. Nie wiem, o co mi chodzi. Te trzeba połączyć też. To teraz, no, sprawdźmy, połączymy te tory. A, jest pociąg, jedzie nasz pociąg. A to będzie niżej trochę. Sprawdźmy. Tak, jest, załapało, super. No, mamy tu połączenie. Tutaj też będzie. Na razie na zero. Ajajaj, no cofnij. Inaczej. No wycofuję. Wycofuję sobie. Okej, i to może w ten sposób zrobimy. Ciach. I wjedziemy na górę. O, ekstra. No dobra, są tory wszędzie. Sprawdźmy, czy teraz nam gra pozwoli dodać peron. Wymagane tory, bo ja nie rozumiem. No przecież są tory. Ze wszystkich stron jest połączenie. Dziwne. Nie ma znaczka, że coś jest nie tak z tymi torami. Tutaj, no ale tutaj to wiadomo, że jeszcze nie jest... Podłączenia nie ma. Czy tu coś się dzieje niedobrego? Też nie ma jakiegoś oznaczenia, że coś się dzieje. Kurczaki. Myślałam, że dodam sobie peron, żeby jeszcze jedno połączenie mieć. Może wy będziecie wiedzieć, dlaczego tak się zadziało. Wymagane tory. No wszędzie są wymagane tory, ale... No przecież one jeżdżą te... Dobrze, zróbmy tak. Jeszcze raz wstawmy. Czy teraz załapiesz, że są tory? Nie, dalej wymagamy torów. No dobra, zostawmy na razie to. Dobudujmy kolejną stację. Powiem Wam tak. Chciałabym mieć stację w tym miejscu i szczerze powiem, że przed nagraniem jeszcze się troszkę pobawiłam, bo chciałam sprawdzić, czy jest tu możliwość wstawienia i jest taka możliwość. Także wstawimy sobie tutaj tory. Nie wiem, jak to zadziała nam, czy dobrze zadziała. Może w ten sposób. Czy dobrze nam tutaj będą działały, skoro tam są problemy jakieś, ale spróbujmy. Spróbujmy wstawić. O, jeszcze raz spojrzę. Tutaj są. Dobra. I teraz tak. Chciałabym, żeby te tory były z tej strony.
Tu jest taka ta pochyłość cała. Więc myślę, że zrobimy. No jakoś tak. Dobra. Rozbudujmy za czasu, żeby nie było problemu. Tutaj będzie full service. I teraz tak, do której drogi podłączymy? Fajnie by było do tego skrzyżowania dołączyć. Spróbujmy. Jak tutaj są te. Właśnie. Właśnie. No i jest tutaj troszeczkę miejsca. To będą jakieś parkingi, jakieś sklepy, parkingi zrobimy w tym miejscu. A teraz spróbujmy z tą drogą zadziałać. Chociaż najlepiej chyba będzie w tą stronę. Chociaż spróbujmy jeszcze tą właśnie to złapać. I teraz. No i możemy tu przejechać. Dobra, troszeczkę wygładźmy to. O, zobaczymy, jak to teraz wyjdzie nam. Myślę, że takie kąty proste zrobimy. O, spoko. I co? Udało się. No i super. Może tak być. Czy wtedy. Nie, może tą jedną drogę na razie zrobimy. Zostawmy ją. Bo później możemy wsadzić ją w ogóle do dołu i podłączyć gdzieś tą. Albo zakręcić tu. Dobra, spróbujmy tak. Tylko jakoś na zakręcie tym razem może. Zbyt stromo. Chociaż nie. Może się uda. Dziwnie wykrzywiona będzie. No właśnie. O, tutaj takie wcięcie się zrobiło. Dobra, poczekajcie jeszcze raz. Może tak, tutaj też trochę to cofniemy. I teraz skręcimy. Jeszcze raz skręcimy do tej, o właśnie, do tej drogi. Ciekawe, jak nam to wyjdzie. A nie jest tak źle. Duży spadek jest? Poradzą sobie. Pewnie. No i fajnie. Tu jeszcze mamy troszkę miejsca. Złapmy to. Złapmy tak. I jeszcze możemy tutaj sklepiki fajne zrobić. Tego złapało, ale tutaj możemy na przykład. Dobra. A w tym miejscu możemy zrobić jakiś parking. Tak. To jest dobry pomysł. Tylko jak duży tutaj nam się zmieści? Może ten mniejszy w tym miejscu zrobimy. O. No i ekstra. Dobrze. No to co? To łączymy teraz tory. Słuchajcie, to będzie wyzwanie, bo musimy górą iść. Okej. Najpierw te podłączmy. Jak to by wyglądało? Tutaj z tak po prostej. Zróbmy tak. I teraz spróbuję wbić się może pod spód. Jaka duża ta górka jest. No troszkę jest kurczaki. I tutaj mamy te tory. Tu jest dosyć stromo. Na tej wysokości, tak? Z
Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobra, łapmy to. No to ładnie nawet wygląda. A zróbmy po całości. Wiecie co? Może właśnie fajnie to będzie wyglądało. No i super. Nawet prosto wyszło. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze wyjdzie. O, troszeczkę pofalowany. Za szybko pochwaliłam. No tutaj jest górka. Tam jest górka. Idę do dołu. Dobra, poczekajcie, może mi się uda ten kawałek. Troszeczkę wygładzić tu, żeby był prosty tortem. Bo tak dziwnie wygląda. Okej. No i pięknie. Jeszcze tą górkę zrobimy. Dobra. Złapmy tu, What żeby kind of była a jedna future do you think you have if wysokość. it doesn't look to its past? Well, Okej. I say the question speaks for itself. Here on second moon, there are Teraz no compatible sprawdzimy, no, jak forward to or nam się missile. połączy. Both eyes steadily Jest trained on dobrze. what's behind. A housing shortage is driving No, up wiele prices lepiej. in the area. That's good Załapało, news, super. but apparently that's not all good news. We're joined by No, Professor wyszło lepiej Lovejoy, niż się spodziewałam. Chief Także możemy podłączyć Technology naszą is back. tutaj Good linię news. kolejną. Humans are programmed to desire certain representations Złapmy of ją behavior teraz. of what Ja seems cię kręcę. entirely apart Które to from what będzie nature teraz? affords in Freud. For example, Tutaj? protect capital. Look, look, final question. Wolała ten Then, pierwszy. is the O, housing właśnie. shortage going to make me richer? No i I świetnie. certainly Udało expect się. yes in the short term, Ale chyba but będę for musiała certain przeciągnąć requirements dalej, żeby oni tutaj such wymieniali się. study of a statistical abstraction and its effect on the human psyche. Thank you, Ale Professor jak Lovejoy. teraz Question zrobimy top to? priority. Bo Interesting. jeżeli zrobię na Interesting. zero, to Interesting. on mi So tutaj since pójdzie na górę. technology has more services than we know what to do W with, sumie to nie how would byłoby we know? złe. Bo później możemy Quantifiable iść data na tą górę i na tej górze zostać, jak ona tu wygląda. Tak, bo tutaj jest ta sama wysokość. To co, robimy tak. I po prostu górą będą szły tory, ale tak po prostej. Zrobimy kawałek prosty torów. O, żeby mógł wyjechać, ale no nie wiem, na razie wystarczy, więc nie będę tutaj zmieniała. Cały czas się zastanawiam no, troszeczkę zburzeniem tego, żeby można było dodać drugi peron. A ciekawe, jak ona tutaj sobie radzi. Trochę jeździ? Dwóch pasażerów. 17. No, troszkę nie jeździ, dobra. Troszkę nie jeździ. Pięciu pasażerów. Okej, ale żeby jeszcze to działało fajnie, to musimy tutaj przeciągnąć jeszcze nasze autobusy. Tutaj mamy taką linię i myślę, że przesuniemy ją w to miejsce. To chyba będzie najlepsze wyjście. Wolałabym tak, tędy. I nie chcę, żebyś tu zawracał, tylko pod samą stację. Okej. Ta linia też. Tak samo.
tędy, tędy, o właśnie, tak. I teraz możemy dodać dodatkowe przystanki. Tylko jak? Tu jest przystanek. Tu, w tym miejscu. Czy to nie będzie za blisko tego? No właśnie, jak to rozwiązać? Tu są przystanki. Myślę, że w tym miejscu będzie dobre. No tutaj są wysokie budynki, więc spokojnie możemy wiatę im postawić. Tak samo jak będą wracać. Teraz na pewno dajemy pod samą stacją. No i w drodze powrotnej, tak. Aha, dobrze, co blisko wzięłam. Czekajcie, weźmiemy to już, podepniemy. Tak. A ja jeszcze sobie przesunę te przystanki do tych zatoczek, żeby to lepiej działało na koniec zatoczek. Chociaż to było fajne miejsce. Dobra, przy samym wejściu, ok. I w tym miejscu zatoczkę zrobimy jak tędy jadą, więc musimy troszeczkę dalej, żeby nie blokowały. Ok. No dobrze, super. Mamy przystanki. O, już tu chodzą spacerowicze. Już na stację biegną. Dobrze, dobrze, biegajcie. Coś wam... Aha, tu są przejścia dopiero. Kurczę, właśnie. Dobrze by było tu przejście zrobić. Możemy dodać przejścia już, tak. Przejście, przejście chcemy w tym miejscu. No, w tym też się przyda. Dobra. Przez środek fajnie by było, ale chyba nie da się tak. No dobra, super. Ale dużo, 82. Może zwiększymy ilość autobusów, skoro takie powodzenie ma ta linia. Czekajcie. Dobrze, ale to za chwilę. Wróćmy jeszcze do podpięcia tych przystanków. Gdzie ja tutaj? Tutaj. Dobra. O, znajdę sobie. Tak. No i świetnie. Podjeżdżają w to miejsce. Super. No, to teraz można dodać w tym miejscu jeszcze przystanki. Mogą być chyba tu, co idzie ta linia. Nie będę jej przestawiała. Bo bym musiała przesunąć ją tędy. Chociaż to by było dobre rozwiązanie, bo... już to widzę. Ale dlaczego mi tak łapiesz? My chcemy tędy jechać. Nie, 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 nie. Prosto jedź. O, właśnie. Dobrze zrobiłam? Nieźle zrobiłam. To nie. Wróć. Gdzie ten punkt dodałam? Ojoj. Dobra. Niech wróci sobie tędy. A ja... Mogą tutaj się zatrzymywać, tak? No nie wiem, cały czas mi źle wyłapuje to. Czy jeżeli dodam przystanki, to inaczej to złapię? Mamy tu przystanek.
Tędy wyjechał i można zrobić przystanek w tym miejscu. Dobra, zróbmy to. Będzie jechał tędy, później będzie wracał tędy. Tutaj tak naprawdę nic nie ma, więc nie ma sensu większego. No ale w tym miejscu jeszcze. Dobra. Podepnijmy. Ten punkcik anulujemy. I jeszcze tak. I czy teraz? Czy teraz mi tędy pojedziecie? Tak. I teraz tak. No ekstra. Tylko dlaczego mi zawracają tu? Oh my gosh. Dobra. Teraz chyba się na... Dobrze jest. Okej. Super. Dobrze, to jeszcze zrobimy, żeby przystawali w tym miejscu. Tu jest przystanek blisko, więc nie będę drugiego dawała. Tu są przystanki. Jak coś, to mogą się przesiąść na ten przystanek. No i super. I mamy teraz pod tą stację też autobusy. Super. Jak tam? Jak tam działa nasza? 7 osób. 10 osób. No jeszcze trochę. 13. No zanim się rozkręci, to trochę to potrwa. Tylko właśnie musiałem zamknąć trasę, żeby oni mi tutaj... Żeby mi oni tutaj złapały te udogodnienia. Bo chciałabym wyburzyć jednak tą trasę. 80. Pokaż szczegóły. Więcej pojazdów. 10, 11 zróbmy. Tak, tak. Widziałam przy ostatnim ten znaczek, przy ostatnim nagraniu, że już mają mało autobusów, więc troszkę rozbudujmy. Tak, to jest to. No z tej strony się nie da, nie da, nie da. Dopiero tu. Dobra, na razie w tym miejscu. Później sobie dodamy jeszcze więcej. Jak będzie potrzeba, to zrobimy to trafostację troszkę dalej. Może nawet teraz zmienimy. No, no idzie to by tak. Jakby tak zrobić. Nie, dobra. Nie, 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 nie przestawiamy. Nie przestawiamy! No, dobra. No i super. Dobra, ale tak na szybciutko spróbuję wyburzyć te tory. Zobaczymy, co im tu nie pasuje. Nie mogę wyburzyć nawet. Dlaczego? Wymagane tory. No, ale właśnie ja je burzę. No, co tu chodzi? Zablokowało się całkiem. Nie, to nie, to mogę wyburzyć, a tych wymagane tory. No ale właśnie są tory, które chcę wyburzyć. Okej, okay, chyba ta gra nie ogarnia mojego pomysłu. Więc spróbujmy jeszcze inaczej. Nie, nie chcę wyburzać. Przestawimy to. Ale dlaczego nie ma pauzy? Ale. Dobra, przestawmy. Da się przestawić? Wymagane tory. No wiem, że wymagane tory są. Nie mogę przestawić teraz. Bo są wymagane tory. No szaleli. Dobra, chyba niestety wyburzymy to. Tak. I teraz wstawimy nowe. Wstawmy najpierw nową stację. Zobaczymy, czy się tutaj załapie wszystko. Dobra, czy możemy teraz... Oh, nareszcie, okej. Okay. Przystan dla taksówek.
Małe sklepy. A, dobrze. Ci, co wysiądą, mogą poczekać na taksówkę, na autobus i wtedy mogą sobie coś zjeść. No dobrze, skoro nam się to nareperowało, to możemy podłączyć nową tą trasę jeszcze jedną, żebym już tutaj nie zapomniała. Tutaj pamiętam, że musieliśmy zejść na dół. No i super. No dobra, spróbujmy wstawić do tego peronu. Tak, tutaj przyjeżdżają, tak? Więc stąd musimy, a później wrócimy. Też czekajcie, zróbmy już od początku. Dobrze. Czyli zrobimy. A, nie mamy torów. Dobra. To na szybko zróbmy dojazd. Nie, nie 2.20, na 0, na 0. Nie możemy połączyć tędy. Jak to? Możemy. Co wy tu oszukujecie? Jest. Nie wiem, czy to nie będzie właśnie problem, jeżeli ja zrobię w ten sposób, że będą wszystkie pociągi tędy jeździły, ale no nie sądzę, że aż taki ruch chyba będzie, co? Może później będzie. To wtedy dodamy więcej torów. I będzie super. Dobrze. Czy oni znajdą sobie nie kliknęłam tam? Okej. Mam nadzieję, że to nie jest znowu jakiś problem. Dobrze. Czekajcie, bo tu mija znowu. Teraz jest dobrze. Teraz złapiemy ten przystanek i ciekawe, czy nam jest, udało się, dobra. A nie, mamy tutaj? Mamy tutaj połączenie? Nie, nie mamy. Dobrze, już myślałam, że coś jest nie tak. Dobrze, ostatnio mi nie chciało wejść połączenie, ale jest super. Tak, i teraz wracamy. Fajnie tutaj pod tym. Dobrze. No i kończymy. Na tym. Tak? Tak. Na razie tędy będę jeździć. Udało się. Udało się. Super. Bardzo się cieszę. Fajnie to wygląda. Jakie tu sklepiki są. Rozrywka, napoje. No idealnie. Przy dworcu w sam raz. Tekstylia też. Pojazdy. No średnio. Elektronika. Jakieś tam telefony czy coś. Super. Dobra. Tutaj mamy to. Parkingowa opłata. Tak jest. O, wolą tutaj parkować, bo nie było opłat. No, ale super. Jest tutaj ruch, więc korzystają. Ktoś czeka. Oczekujący 44, no pięknie. Brak pojazdów. Musimy rozbudować zajezdnię. Dobrze, dobrze. Chyba, że... Czekajcie, czekajcie. Zmniejszymy. Na razie nie ma dużego zapotrzebowania, także myślę, że po prostu zmniejszymy ilość pojazdów do trzech. Tak, do trzech. A drugą są cztery pojazdy. Nie, też do trzech. Ok. 3x3 powinno być ok. Później, jak będzie więcej tych stacji, będzie naprawdę duże zapotrzebowanie, więcej pasażerów, to myślę, że powiększymy. No dobra, ale na dzisiaj myślę, że wystarczająco. Rozbudowaliśmy naszą kolej o kolejny przystanek.
Dodaliśmy kolejne połączenie. No, także mogą już wybierać albo przyjazdy przez port statkiem, albo pociągiem do nas. Także fajnie. W następnym odcinku myślę, że dodamy jeszcze właśnie tutaj nasze tory. Połączenie kolejowe, dodajmy tu. Z drugiej strony jest... No nie... Ale mi teraz zrobili... Jak my to teraz przeciągniemy? Szkoda, że nie ma z obu stron. Ale słabo. Musimy jakoś zakręcić tymi pociągami. No i będzie trzeba troszeczkę przebudować tą okolicę. Także... No, ale to w następnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek. Życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Pa, pa!